Wiele mówi się o okropieństwach II światowej. Mówi się o tym, co działo się w obozach koncentracyjnych. Wiele mówi się o tym, co bolszewicy robili w czasie wojny 1920-21 roku. Ale te wszystkie okropieństwa niewiele ustępują nawet rzeczom, które działy się przed tysiącami lat. A jeżeli jeszcze weźmiemy sobie pod uwagę to, że władca może być wszechwładny, no to naprawdę mogą dziać się rzeczy makabryczne i właśnie o takich rzeczach dzisiaj usłyszycie, dlatego że dzisiejszy plociuch historyczny będzie się skupiał na sylwetkach dwóch prawdziwych zwyrodnialców. Będą to Kaligula i Iwan Groźny. Zagadka i rozwiązanie poprzedniej na koniec. Otóż zaczniemy sobie od Kaliguli. Chronologicznie trzeci cesarz rzymski żyjący sobie w początkowym czasie naszej ery, w pierwszym wieku naszej ery. Otóż pierwsza dynastia, która rządziła Rzymem, to nie było coś takiego, że jest ojciec cesarz. On umiera i przejmuje władzę jego syn, tylko tam były różnie takie oski klockich. W ogóle to Juliusz Cezar nie był pierwszym cesarzem, w ogóle nie był cesarzem. Dopiero ten tytuł objął jego pasierb. Objął Oktawian August. Oktawian August przekazał władzę Tyberiuszowi, ale przekazał ją z takim zastrzeżeniem, że on ma usynowić, czyli adoptować pewnego mężczyznę, Germanika. I Germanik, sam Germanik, ojciec naszego dzisiejszego bohatera, czyli Kaliguli, był w ogóle super ciekawą postacią, dlatego że był wielkim, świetnym wodzem rzymskim. A wodzowie rzymscy mieli w tym społeczeństwie największy splendor. To oni tak naprawdę byli celebrytami, bo jeżeli mamy społeczeństwo nastawione na wojnę, społeczeństwo, które za najważniejszą rzecz na świecie postrzega właśnie te działania wojenne i społeczeństwo, w którym stan pokoju jest tylko przerwą pomiędzy właśnie bitwami, no to ci wodzowie naprawdę są czymś super. Otóż ten Germanik został wysłany do Galii. Tam między innymi, bo on tam walczył też w Dalmacji i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Galia jest tutaj istotna. Kiedy był tam dowódcą wojsk całej prowincji, wybuchły bunty, kilka mniejszych czy większych buntów przeciwko cesarzowi. Wtedy cesarzem był Tyberiusz. I owe bunty skończyły się tym, że obwołano Germanika cesarzem. Więc nic gorszego tak naprawdę nie może się tutaj zadziać, jak nie to, że obalamy starego cesarza i powołujemy nowego. Tylko że ten nowy cesarz, obwołany Germanik, nie był idiotą, po prostu nie był idiotą i stwierdził, że jeżeli on przyjmie to nadanie cesarskie, no to z tam paroma legionami z jednej prowincji nie zdoła zająć Rzymu. A kto wie, czy cała reszta wojska nie będzie popierała starego cesarza, więc odmawia tego zaszczytu i ostentacyjnie jego żona z dzieckiem wyjeżdżają z obozu wojskowego. No i to dziecko to właśnie jest Kaligula. I sam obóz wojskowy jest tutaj bardzo ważny, no bo stąd jest jego przydomek. Otóż Kaligula, czyli Gaius Julius Caesar Germanicus, był małym dzieckiem, kiedy już gdzieś tam w obozie wojskowym na małych dziecięcych stópkach sobie biegał i był ubierany w taki mały, miniaturowy strój żołnierza, w małą tam zbroję i tak dalej, i tak dalej. I co ważne, buty żołnierskie, czyli te, takie sandały armii rzymskiej podkute gwoźdźmi, to po łacinie jest kalige. A Kaligula to jest mały but, czyli bucik. Kaligula, ten potwór, tak naprawdę mówiono na niego bucik. Więc takie trochę to dziwne było. W każdym razie, ów Germanik, czyli ojciec Kaliguli, jednak cały czas rośnie w siłę. On tym, że nie przyjął tego cesarskiego nadania, jeszcze potwierdza, że jest po pierwsze super wierny, po drugie w ogóle super koleś, takich nam trzeba, no i w dodatku świetny wódz wojskowy, bo wygrywa co tylko może. Więc jeżeli mamy wiernego,
żołnierza, wręcz przyjaciela, czy pasierba, świetnego dowódcę, bardzo inteligentnego faceta, no to co robimy? Możemy dać mu na przykład jakieś nadania, możemy dać mu świetne urzędy, zrobić następcą tronu. Możemy go też otruć. I właśnie to wybrał Tyberiusz. Tyberiusz nakazuje Germanika otruć, potem jego rodzina przenosi się do Rzymu. No i nie miała ta rodzina wcale tak lekko, dlatego że matka Kaliguli, czyli żona Germanika, umiera na zesłaniu. Jeden z jego braci na zesłaniu popełnia samobójstwo, a drugi zostaje zagłodzony na śmierć. Kaligula się uchronił, dlatego że był po prostu małym dzieckiem wtedy jeszcze. Zostały mu jeszcze trzy siostry, które kochał po prostu nad życie. To była jedyna rodzina, jaka mu została i tylko tym trzem osobom na całym świecie ufał. A był dzieckiem, które no, widziało wiele, to na pewno. Było bardzo inteligentne, to też na pewno. I roztaczały się przed nim naprawdę świetne widoki, dlatego że jako dziecko ów nasz Gaius Julius Caesar Germanicus, czyli Caligula, zostaje wysłany, czy ściągnięty na wyspę Capri, przez cesarza Tyberiusza. Było dwóch następców tronu. Ów. Gajusz, czy tam Kaligula, będziemy go nazywać tak i tak, i Tyberiusz Gamellus. Tak się facet nazywał. Cesarz Tyberiusz chciał, żeby oni później rządzili sobie jednocześnie. Tylko, że jeżeli mamy największe państwo na świecie, państwo, które może rządzić sobie normalnie całą ziemią. Tak, jeżeli byśmy w tym czasie, w pierwszym wieku naszej ery, zapytali, z kim sąsiaduje Rzym, no to odpowiedź byłaby prosta, z kim chce, tak jak dzisiejsza Rosja, nie przymierzając. Więc cesarz Tyberiusz już mu tak troszkę tam piąta klepka odpadała. Więc to był czas, kiedy mały, czy już nie taki mały, Kaligula może sobie tą władzę wyszarpać. I poznaje pewnego faceta, był nim prefekt pretorian, czyli jeden z najważniejszych urzędników rzymskich, odpowiedzialny za pretorian, czyli tą gwardię cesarską. Tylko bez śmiania, bo facet nazywał się Makron. Nie wiadomo, czy jego żona była od niego dużo starsza. Po czymś takim się przepija zazwyczaj. Matko boska. Że mnie to śmieszy, to jest po prostu niepojęte. No ale poznaję tego Makrona. Makron ma żonę, Enię. No i ta Enia, żeby tak przypieczętować ich przyjaźń, staje się też kochanką Kaliguli, o czym oczywiście Makron wie. Jednak ów prefekt węszy w tym takim dziwnym trójkącie szansę na to, żeby stał się najwierniejszym i takim najbardziej zaufanym przyjacielem czy doradcą przyszłego cesarza, bo do tego zmierzają. Umiera Tyberiusz, a Makron tak mota w Senacie, żeby ten Senat uznał Gajusza, Kaligulę, za jedynego następcę tronu i jedynego cesarza. Na razie jeszcze tam Tyberiusz Gamellus sobie żyje, no ale to nie potrwa długo. Bo gdyby potrwało długo, to byśmy nie mówili o nim jako o wielkim tyranie. Początkowy czas, okres, kiedy Gajusz jest trzecim cesarzem Rzymu, jest po prostu fenomenalny dla tego imperium. Jest takim nowym powiewem świeżości. Normalnie na białym koniu z Brukseli, z Rzymu sobie, z Capri sobie przybywa i rządzi fenomenalnie, bo kazał umorzyć procesy polityczne. Oczywiście tych procesów politycznych w Rzymie było masę. Mamy wtedy jeszcze drugiego, trzeciego cesarza, który nosi to miano. Wcześniej Rzym był republiką, więc z republiki, z miejsca, w którym rządzi lud, Rzym staje się tyranią. Jednakże te procesy umarza. Później zesłańców politycznych, bo tych też było okropnie dużo, ściąga z powrotem do imperium, czy wręcz z powrotem do miasta, z powrotem do Rzymu i oni sobie mogą spokojnie żyć. Pozwala na publikację opozycyjnych pism.
opozycyjnych historyków, czy jakichś tam, no oni się nazywali historykami siebie i inni ich nazywali historykami, ale tak naprawdę byli kronikarze, tak można o nich powiedzieć. A więc pozwala na to, żeby pisano o jego przodkach, o jego poprzednikach złe rzeczy. Nawet o nim można było pisać źle. Był bardzo liberalny. Naprawdę multikulti pierwszego wieku, wszystko super. Ale jak wszystko idzie dobrze, to coś się musi zesrać. I tak też było w tym przypadku. A zesrało się to, że nasz cesarz zapadł na bardzo ciężką chorobę. Najprawdopodobniej to było zapalenie mózgu. A więc jeżeli mamy chorobę, która bezpośrednio uderza w ośrodek myślenia, no to to myślenie siłą rzeczy się zmienia. No, co normalne. Kiedy Caligula wyszedł z tej choroby, no bo przeżył, oczywiście tam jego fizyczność zmieniła się tylko w ten sposób, że tam zbrzydł po prostu, wyłysiał, schudł, nic tam wielkiego. Tak naprawdę on cały czas mógł być nawet miernym żołnierzem, no ale sobie żył. Jednak psychika, myślenie zmieniło się okrutnie. Pierwsze co, to zaczął węszyć wokół siebie pewne spiski. Oczywiście sam w nie bardzo nie wierzył, bo uważał siebie, no przecież jest cesarzem, więc co mu może grozić, ale gdzieś tam trzeba jednak uważać. I to w wielu przypadkach jest normą, że jakiś czy cesarz, król i tak dalej, ogólnie rzecz biorąc władca, widzi dookoła siebie spiski. I to jest już zły początek. Tylko że Caligula był na tyle dziwny, na tyle chory i porąbany, że stwierdził, że on jest cesarzem, ba, on jest Bogiem. Zaczął wierzyć, tak samo jak wierzył w to Aleksander Wielki wcześniej, być może nawet Juliusz Cezar, władcy Bliskiego Wschodu, naprawdę to się zdarzało, ale zaczął wierzyć, że jest Bogiem, a jeżeli jest Bogiem, no to przede wszystkim nic mu nie grozi, a po drugie jest godzien, wart wszystkiego. No i to potwierdził między innymi na pewnym ślubie, na którym był gościem. No fajnie było jednak zaprosić cesarza, faceta, który do koperty może wsadzić sporo sestercji. Ślub Pisona i Orystetli. Otóż owa Orystylia się nazywała, tak mu się spodobała, że stwierdził, że on ją zaprosi do swojego pałacu. No i tak przez parę tygodni zaprosił ją do swojego pałacu i żył z nią jak z żoną. Gdyby ten Pizon albo jego rodzina się sprzeciwili, no to oczywiście kili mi po wszystkim. Niby taka rzecz, która jeszcze w średniowieczu się zdarzała, tak? Było prawo pierwszej nocy. Ale tutaj już jest taka jaskółka tego, że z cesarzem dzieje się coś nie tak. Tak jak mówiłem, kochał swoje siostry. Po tej chorobie zaczął te siostry kochać nieco bardziej niż powinien. One oczywiście też nie bardzo mogły się temu sprzeciwić. Oskarżano go o kazirodztwo. No, jak można kogoś oczernić? Najłatwiej, jak nie właśnie oskarżyć coś takiego, co też trudno jest udowodnić, że nie. No bo uczciwy człowiek zawsze będzie miał najtrudniej udowodnić, że nie jest wielbłądem na przykład, tak? No i jesteś kazirodcą. No nie jestem, a udowodni. No jak mam ci udowodnić coś, czego nie robię? Tylko, że Caligula postanowił udowodnić to, że jednak tym kazirodcą był. Jest kilka źródeł historycznych mówiących o tym, że on z tymi siostrami wręcz współżył podczas uczt. Takich oficjalnych uczt z resztą patrycjuszów, czy patrycjuszy. Ogólnie tam tej szlachty rzymskiej. Więc spoko. Facet może sobie robić, co chce. Cały czas ma przy sobie tego Makrona. I Makron może ma pod sobą gwardię pretorian, więc no, ma najlepszą ochronę na świecie. Tylko że Caligula stwierdził, że Makron nie jest mu potrzebny, to po pierwsze, a po drugie może mu zagrażać, bo Makron był niezwykle lubianym. I jak ktoś jest lubiany przy takim potworze, to znaczy, że nie pożyje długo. Makron został wysłany do Egiptu. I w owym Egipcie, jak podają niektórzy, sam to zrobił, według innych podań, dostał list, w którym dostał rozkaz samobójstwa. Gdyby nie popełnił tego samobójstwa, to by mu to samobójstwo po prostu popełniono. I to w dużo gorszy sposób, więc Makron się otruł. Nie ma już Makrona. Nie ma Makrona, zaczynają się uczty,
zaczynają się bale, które kosztują tyle, co na przykład roczny dochód skarbca cesarskiego. Dlaczego nie? Jak się bawić, to się bawić. Zaczyna brakować kasy. A skoro zaczyna brakować kasy, no to przecież rzymska szlachta ma tej kasy po prostu w brud, ile tylko chcemy. Więc można tą kasę po prostu zabrać. Tak, a to jakieś OFE, a to jakiś tam fundusz solidarnościowy i tak dalej, i tak dalej. Można wymyślać bardzo różne rzeczy. Przepraszam znowu. Napiszcie, czy te moje, pożal się Boże, żarty was śmieszą, bo sam jestem ciekaw, kto ma tak chory gust jak ja. Jednak, bo to był żart w ogóle z tym OFE i tak dalej, nie? Jakby ktoś nie wiedział. Ale, no, nie można tak otwarcie po prostu zabierać ludziom pieniędzy, bo się wkurzą. W końcu się wkurzą. Jak ktoś to ogląda, prawda, to w końcu się wkurzą. Więc kiedy ów Kaligula stwierdził, że jedziemy sobie podbijać nowe ziemie, no to wiadomo, ile to będzie kosztowało. A jeżeli będzie kosztowało, to te konfiskaty będą kolejne i kolejne i kolejne i kolejne. Więc ludzie się po prostu przestraszyli. Zawiązano spisek. Zawiązano spisek. Senatorzy, którzy brali w nim udział, zostali po prostu ścięci, czy tam w jakiś tam inny sposób pomordowani. Ale w spisku brały udział też siostry, chyba dwie. Siostry cesarza, które po prostu zostały wygnane. Miał tam serce dla tych swoich sióstr. Tylko że tutaj jest nowy pomysł. Skoro ludzie się wkurzają, że się im zabiera kasę, to nie można im tej kasy zabierać tak otwarcie. Ale jeżeli ci senatorowie za to, że przeciwko mnie podnieśli spisek, zostali zgładzeni, to wtedy mogę im zabrać tą kasę, bo już jej przecież nie potrzebują. I posypały się fale oskarżeń. Im ktoś był bogatszy, tym mocniej mógł domniemywać, że zostanie o coś oskarżony i zgładzony. I właśnie w ten sposób działał Kaligula. Brakuje kasy, no to oskarżamy sobie jakiegoś bogatego szlachcica o to, że spiskuje przeciwko mnie, cesarzowi, Jowiszowi, bo uznawał się za Jowisza, nie, albo za przedstawiciela, na początku tak naprawdę, w sumie, za przedstawiciela Jowisza na ziemi, a później, że wręcz sam jest Jowiszem zesłanym na ziemię. Jeżeli ktoś przeciwko mnie, Jowiszowi, knuje, no to jest godzien śmierci. No i tak też robiła, a skoro jest godzien śmierci, to umiera. Kto nie żyje, kto umarł, ten nie żyje. Prosta sprawa. A skoro nie żyje, no to w sumie już tej kasy nie będzie potrzebował. No i tak ten skarbiec sobie jakoś tam reperowano. Jednak tych pieniędzy było tak dużo, że on nie wiedział, co z nimi robić. Praktycznie co miesiąc były jakieś igrzyska dla ludu, były uczty i tak dalej. Był taki przypadek, że Kaligula podróżował sobie gdzieś tam po wsi i stwierdził, że tu jest zbyt równo. Zróbcie mi górę. I usypano mu górę. Przejechał dalej i zobaczył, że ta góra to psuje, kolejna góra, tak? Nie ta usypana. Ta góra to psuje tutaj krajobraz, trzeba to zrównać, zniwelować, tak? I kilkudziesięciometrowa góra została zniwelowana, usunięta całkowicie. Dlaczego w sumie nie? Tam, gdzie morze, chociażby, czy tam Adriatyk, czy Morze Śródziemne było zbyt burzliwe, no to stawiał zapory, żeby ładniej wyglądało. No i co do tego, że on uważał siebie za Jowisza, od swojej rezydencji przez Forum Romanum kazał zbudować pomost, żeby równą, prostą drogą można było dojść do świątyni Jowisza. Żeby on sobie z jednego domu mógł podróżować tak naprawdę do drugiego, bo ta świątynia Jowisza była domem Jowisza. Tak? Stać go. Tylko że jeżeli mamy jakiegoś takiego zwyrodnialca, to on bardzo często potrzebuje poklasku. A już mówiłem wam, jak w Rzymie można zdobyć poklask? Przez wojnę. Więc Germanik czy Kaligula, Germanik w sumie, postanowił sobie wybrać się na wojnę. Wybrał się na wojnę, chciał walczyć z Germanami. Wcześniej z Germanami za Renem nie bardzo Rzymianom szło. Mówiliśmy kiedyś nawet o bitwie w Lesie Teutoburskim w którymś tam blogu. Więc
Caligula stwierdził, że on sobie pojedzie na tą wojnę i samo pojechanie na wojnę już było pewnym sukcesem, tak, że on się odważył. Wziął ileś tam, chyba 2 legiony. Podróżowali do Germanii. Kiedy Caligula przeszedł za Ren, stwierdził, że on już swoje zrobił. Tak, przeprowadził wojsko przez Ren. Wrócił do Rzymu, a tam Galba, taki wódz rzymski. Niech on sobie tam walczy, bo w sumie walka to nie jest nic istotnego. Ważne, że on, Caligula, cesarz rzymski, przekroczył Ren. No i wrócił, zrobił sobie triumf, triumfalny wjazd, w ogóle był uważany za super kolesia. Ale oczywiście wszyscy mówią tam o tym, że swojego konia chciał zrobić senatorem i tak dalej, i tak dalej. Ale moim zdaniem jego szaleństwo, jego zwyrodnialstwo i to, że był po prostu chory, najbardziej pokazało to, co zrobił, żeby pokazać, że pewne przepowiednie mogą się sprawdzić. Jego poprzednik, bodaj stryj, chyba, tak, Tyberiusz, powiedział, że prędzej Caligula przejedzie przez jedną z zatok na Morzu Śródziemnym konno, niż będzie dobrym cesarzem. No i Caligula sobie to zapamiętał. I miał dwa wejścia. Albo nie zostać dobrym cesarzem, albo przejechać przez tą zatokę konno. Wielka taka zatoka, ogromna po prostu. Tysiące mniejszych, większych statków mogą sobie tam wpływać. Zarekwirował. Jak podają źródła? No te źródła można wierzyć, można nie. Raczej aż tyle tego nie było, ale źródła podają 2000 statków handlowych. No może i było 2000, tylko nie wszystkie handlowe, może jakieś tam rybackie stateczki. W każdym razie zarekwirował 2000 jednostek wodnych, kazał je zatopić w tej zatoce właśnie, obsypać ziemią, zrobić taki pomost i sobie przez 2 dni jeździł w tej weftę konno po tej zatoce. Spoko. Mają rozmach. Dobra, nie ma problemu. Tylko że 2000 zarekwirowanych statków, które woziły zboże z Egiptu, oznaczały ni mniej, ni więcej, jak klęskę głodu w Rzymie. No i taki cesarz oczywiście nie za bardzo mógł sobie panować długo i szczęśliwie. W 4 roku swojego panowania został zasztyletowany. Zadano mu około 30 ran. Tak skończył Caligula. Zwyrodnialec pierwszej wody po prostu. Ale był chory, po prostu był chory i stąd to jego wynaturzenie. Więc można, oczywiście nie można go w żaden sposób tutaj jakoś rehabilitować czy usprawiedliwiać, nie? Od tego jestem daleki, ale można zrozumieć to, dlaczego on się taki stał, a wcześniej taki nie był. Natomiast kolejna postać, o której chcę wam opowiedzieć, czyli Iwan IV, groźny. Nic nie wiemy o tym, żeby on miał jakąś chorobę. Pewnie jakąś psychiczną, tak. Ale to też nie jest pewne. Nie zachowywał się jak wariat. Był całkowicie logiczny w tym, co robił. A robił rzeczy straszne. I tutaj akurat śmiania nie ma, bo o takich okropieństwach to ja nie czytałem nawet czytając opisy rzezi wołyńskiej. Po prostu facet robił ze swoimi poddanymi, co tylko chciał. Bo miał taki kaprys. No ale, żeby zacząć. Chciałbym wam powiedzieć o pewnym historyku. Otóż historyk, polski historyk, nazywał się Feliks Koneczny. On opisywał różne cywilizacje, ale nie tak, jak one są teraz opisywane. Czyli na przykład cywilizacja europejska, cywilizacja bliskowschodnia, cywilizacja dalekowschodnia i tak dalej, cywilizacja afrykańska, różne. On nie opisywał cywilizacji pod kątem tego, gdzie one się znajdują na mapie, tylko pod kątem tego, jakie są i jakie własności przedstawiają. I o cywilizacji moskiewskiej, rosyjskiej, pisał, że jest to cywilizacja turańska, w opozycji do cywilizacji łacińskiej, w takiej, jakiej my żyjemy. Cywilizacja łacińska oczywiście wywodząca się z tego pnia katolicyzmu. Jednak w Rosji, w księstwie moskiewskim, od 13 do drugiej połowy, do 1380 roku, panują Mongołowie, Tatarzy. I oni starają się maksymalnie podzielić społeczeństwo i zastraszyć to społeczeństwo, żeby ono było im, każda warstwa, żeby była im posłuszna.
wybierają sobie jednego z jakichś tam książątek i dają mu tak zwany jarłyk. Jarłyk oznacza, że można będzie, że ten, kto go ma, z poruczenia tych Tatarów może kraść, rabować, zbierać podatki i tak dalej, w ogóle, co tam tylko mu się podoba. On jest takim władcą, który może robić wszystko. I z tych czasów wywodzi się właśnie ta cywilizacja turańska, która stawia rządzącego ponad rządzonych. Tak? I to akurat nie jest śmieszne w stosunku, biorąc pod uwagę to, co się dzieje. Bo jeśli rządzący jest wyniesiony ponad, tak, to on ma większe prawa. On ma dużo większe prawa niż ci, którymi rządzi. I to ci rządzeni mają mu usługiwać we wszystkim. Oni mają robić wszystko, żeby on był potężny. Tak? I tak jest prawie, że do tej pory. Tak? Weźmy pierwszą połowę XX wieku w Rosji. To Związek Sowiecki, to tak naprawdę Batiuszka Stalin ma być on jest potężny dzięki ofiarom, dzięki tym milionom, które zginęły w walce z Niemcami, tak? Z Rzeszą. To Stalin ma być potężny. My, ludzie sowieccy, tam nie jesteśmy ważni. To on, nasz wódz, jest tutaj najważniejszy. No i to jest właśnie cywilizacja turańska. Jeżeli w tej cywilizacji turańskiej mamy zwyrodniaca, mamy sadystę, socjopatę, no to jest ciekawie. Sam Iwan miał na początku życia ciężko. Kiedy miał 3 lata, umiera jego ojciec Wasyl III i jego matka jest regentką, czyli rządzi za swojego syna. I teraz tak. Jego dwaj stryjowie tam kombinowali, żeby przejąć władzę. Nie udało im się to z bardzo prostego powodu, zostali otruci. Otruła ich matka. Matka Iwana i jego brata. 2 chyba lata później sama zostaje otruta. Więc Iwan i jego brat mają całkowicie przewalone. Są dziećmi, które są na łasce reszty bojarów. Ci bojarzy nimi pomiatali. Oni próbowali ich, nie zabijali ich, bo jednak nikt nie odważył się podnieść ręki na cara, bo jeśli by się odważył, no to jest całkowicie wykluczony, bo to jest carobójca, tak? Więc już tej władzy nie obejmie. Ale mogli sobie rządzić tymi małymi chłopcami. Nie dawali im ubrania, nie zawsze dawali im jeść i tak dalej, i tak dalej. Nie zajmowano się nimi, więc chłopcy, szczególnie Iwan, sam się sobą zajmował i zajmował się sobą w sposób, jaki lubił. Są opisy, które on sam poczynił, bo sam spisał swoje okropieństwa. Zrzucał szczeniaki z murów zamkowych, żeby zobaczyć, co się stanie. Łapał ptaki, różne tam pułapki i na żywca obdzierał je z piór czy wyprówał wnętrzności. Tak się bawił. Co się działo tam na dworze, to nie jest w sumie ważne, ale w pewnym momencie tak znienawidził tych bojarów i tak nieustannie myślał, że coś mu grozi z ich strony, że stał się ich największym wrogiem. W końcu objął tam władzę, nieistotne, i zaczął usuwać bojarów. Na początku z zemsty, a potem cały czas mając z tyłu głowy to, że jeżeli zostawi jakichś silnych bojarów, to oni go strącą z tego tronu, bo każdy bojar chce jego władzy. Nikt nie mógł mu się sprzeciwiać. Jego żona, ponoć piękna, Maria Dołgoruka, okazało się, że nie jest dziewicą i za to kazał ją włóczyć konno, czyli dopiąć do konia i jakoś tam związaną i galopować po kociołbach, żwirze, po wszystkim, po kamieniach, nie? Truchło wrzucono do rzeki, bo kiedy za niego wychodziła, nie była dziewicą i przez to w tak makabryczny sposób zginęła. Co dalej? Bawił się ze swoimi poddanymi. Chciał się pokazać, że on jest wielki, potężny i dobry. Osadził na tronie bojara, tam tatarskiego pochodzenia, niezbyt bystrego, nazywał się Siemion. Po paru dniach obalił tego Siemiona, co się z nim stało, nie wiadomo, i wielce wszyscy świętowali, że car Batiuszka, słońce prawosławia, wrócił do rządzenia. Innym razem
zaczął podpuszczać swoich poborców podatkowych, żeby ci te podatki zbierali jak najmocniej, jak najsilniej i jak najwyższe, żeby oni po prostu nie dawali tym poddanym carskim w ogóle możliwości tego, żeby oni tam sobie spokojnie żyli. Po prostu ten ucisk fiskalny był taki, jak po prostu no, nawet większy niż u nas. Więc co zrobił car? I sam im kazał to zrobić. Więc car po prostu kazał złapać tych poborców podatkowych i chciąć na oczach ludu. Że niby taki dobry Batiuszka car, który dba o swój lud i tych poborców podatkowych tutaj ukróca. Dość dosłownie. Później chciał sprawdzić, co tak naprawdę myślą o nim bojarzy. Bo tą miłość ludu już miał. Po pierwsze strach, po drugie miłość, bo Batiuszka o nich dba. Zapadł na zapalenie płuc. A w tym czasie, czyli w XVI wieku, jeszcze na krasach cywilizacji, czyli w Księstwie Moskiewskim, zapalenie płuc to było coś, z czego się raczej nie wychodziło. Car sobie leży, wtedy jeszcze nie car chyba nawet, książę moskiewski leży sobie tam na łożu śmierci i pyta bojarów, czy oni przyrzekną wierność jego synowi Dymitrowi. No i niektórzy nie przyrzekli, inni już zaczęli dzielić skórę na niedźwiedziu. Zapamiętajcie sobie o dzieleniu skóry na niedźwiedziu, bo to będzie później ważne. A to tego się osadzi na tronie, a to tego oczywiście o Dymitrze nawet nikt nie mówił, a to ten bojar może zostać księciem, a to ten może tego wyniesiemy. W pewnym momencie car ozdrowiał i kazał ich wszystkich wybić. Wszystkich, którzy tam mu się sprzeciwili, zostali wybici w różny makabryczny sposób, a ci, którzy jednak się nie sprzeciwiali, zostali wysłani gdzieś tam na daleki wschód, nad Morze Białe. Tak na wszelki wypadek jednak, bo to wiadomo. Innym razem car, który już tam wietrzył jakieś spiski, to faktycznie one mogły być, fochnął się. Fochnął się, wziął swój dwór, wyjechał do jakiejś tam podmoskiewskiej, teraz to już jest w Moskwie, rezydencji i stwierdził, że on nie wróci. On to pierdzieli, on nie chce być carem, se rządźcie sami. No i padł blady strach na ludzi, bo tak, albo to jest podpucha, albo car faktycznie abdykuje, a jeśli abdykuje, no to jest źle, bo nie ma kto nimi rządzić. Wiadomo, że będzie czas niepokojów, a wtedy Tatarzy mogą przyjść, czy tam astrachańscy, czy krymscy, czy Polska z Litwą, bo państwo polsko-litewskie było wtedy największym wrogiem, największym zagrożeniem Cesarstwa Rosyjskiego, czy Księstwa Moskiewskiego wtedy jeszcze. Więc wysłano jedną, drugą, trzecią suplikę do cara, żeby on wrócił i jednak ich tam no, nie zostawiał. Nie? Więc car wrócił, ale powiedział, że on wróci, z tym, że na swoich warunkach. Wszyscy mają go słuchać. Nie ma tak, że słowo cara jest święte. Łącznie z tym, że cerkiew ma go słuchać. Tak nie może się sprzeciwić woli cara. I to właśnie jest istota też cywilizacji turańskiej. Religia nie jest ważna, a jeżeli jest ważna, to tylko w tym, żeby podporządkować sobie ludzi. To samo było w Związku Radzieckim. Tylko nie religia w tym czasie, tylko ideologia. O, historia się lubi powtarzać i zawsze się będzie powtarzała. Po tym fochu car powołał najstraszniejsze, co w jego rządach było, czyli tak zwaną opryczninę. Oprycznicy to był taki no, zakon, taka służba. W każdym razie nosili mnisie habity, które miały pokazywać ich wierność, tak? Mieli być wierni carowi jak mnisi Bogu i przy pasach nosili miotłę i odcięty psi łeb. Miotłę, żeby wymiatać tych nieprzychylnych bojarów i ten psi łeb, żeby kąsał tych bojarów. Jeździli po dworach, wyciągali bojarów. Czy oni byli winni, czy nie byli winni, nieistotne. Po prostu zaczęły się czystki. Ogromne czystki. Wyciągano ich na mróz, smagano batami aż do śmierci, łamano kołem, różne rzeczy były. I to nie tylko tego bojara, ale jego całą rodzinę, a jeśli któryś faktycznie był, no, nie wiem, nie do końca lubił cara, to razem z jego służbą, bo ta służba jednak mogła być cały czas gdzieś tam w to zamieszana. No na przykład całkowicie uczciwy. I to jesteśmy pewni też dlatego, że Iwan Groźny pod koniec życia opisał
te swoje bestialskie tam rzeczy i napisał, że Iwan Fiodorow był uczciwy. Kazano go posadzić na konia, ubrać w carskie szaty i zasztyletowano. To miało pokazać, że to boskie nadanie, a nie szata czyni cesarzem. Nie? I facet za to zginął. Inną rzecz zrobiono Iwanowi Stalickiemu. Facet, no nie było haka na niego, nie mogli znaleźć na niego żadnego haka, więc zapłacono kucharzowi 50 rubli, żeby go oskarżył o oknucie przeciwko carowi. Zabito jego rodzinę, służbę, a tego kucharza tak na wszelki wypadek, żeby nic nie chlapnął, też zastrzelono. Pod koniec tych czystek, które były też wiadomo, że Stalin się na nich wzorował, i to jest pewne. Chłopi wysłali suplikę, czyli taką delegację do cara, żeby no, już tak no, nie krzywdził ich tak bardzo, no bo oni są wierni carowi, gosudarowi, batko, słoneczku prawosławnemu. To, co kazał zrobić car? Wybatorzyć ich prawie do śmierci i wyrwać albo obciąć języki. Bo nikt nie ma prawa sprzeciwiać się władzy cesarskiej. Taki koleś. Kolejną rzeczą, którą zrobił car, była rzeź Nowogrodu. Nowogród został, wcześniej był republiką, tak? Miasto, państwo, republika. Został wchłonięty, zajęty przez carat, ale cały czas ci ludzie pamiętali tą wolność, byli tak jak Rzymianie wcześniej, tak? Cały czas byli republikanami z urodzenia, z mentalności. Otoczył miasto palisadą. Wszedł do miasta, otoczył, żeby nikt nie mógł z niego uciec. Wszedł do miasta, w bramie miejskiej powitał go metropolita nowogrodzki. Ten car go zrugał, po prostu strasznie tam jeździł po nim jak po burej suce. No ale poszedł z nim na ucztę. W czasie uczty coś tam powiedział po tatarsku i wtedy zaczęła się rzeź. Wybijali prawie wszystkich. Ten metropolita został jakoś tam zabity. W ogóle też nie mogli haka na tych nowogrodzian znaleźć. Więc sfabrykowano pismo i pokazano im, że przecież nowogrodzianie, taką fałszywkę, piszą listy do króla Zygmunta Augusta, do króla Rzeczypospolitej i jeszcze metropolici się pod tym podpisują. Więc ci metropolicy mieli przerąbane. Mnichów obdzierano ze skóry żywcem. Żywcem nabijano na pale. Siekano szablami, kłuto włóczniami i tak dalej, i tak dalej. Rzeź trwała 5 dni. Nie mając ja wiem, jak to zabrzmi, no ale sorry, tak było. Nie mając odpowiednich narzędzi, żeby prawie całe miasto, kilka tysięcy ludzi wybić, no to stwierdzili, że sobie zrobią to jakoś inaczej. Oprysznicy wyrąbali na rzece, na jeziorze ogromny przerębel, do którego wrzucano ludzi żywcem, a kto próbował wyjść, to bito ich berdyszami, czyli takimi wielkimi toporami. Po rękach obcinano ręce i tak dalej. Wytopili parę tysięcy ludzi. Kiedy skończyła się rzeź nowogrodzian, Nowogród się nigdy więcej nie podniósł ekonomicznie, społecznie i tak dalej, i tak dalej. Po tej rzezi wrócono do Moskwy i zrobiono czystkę. Czystkę taką, jaka później była w latach 20., 30. w Związku Radzieckim. Winny, niewinny, obojętnie. Tyle i tyle ma zginąć, zostawić tylko nie najwierniejszych, ale tych najcichszych, najspokojniejszych, najbardziej uległych. I metody zastraszenia ludzi, bo to był terroryzm, to był terror. Sposoby zastraszenia były na przykład takie. Rozciągnięto faceta na krzyżu, takim prawosławnym, i obdarto ze skóry żywcem. Innego na przemian wrzucano do wrzątku i do lodowatej wody, dopóki mu skóra nie zejdzie. W końcu zrobiono też czystki wśród samych opryczników, bo oni wyrastali na kogoś zbyt potężnego. Tam było dwóch przywódców opryczników. Jednego z nich tak na wszelki wypadek zabił sam jego syn. I syn oczywiście za absolutną wierność, za to, że tego swojego ojca zgładził, ojciec przecież mógł knuć przeciwko carowi, dostał wielką nagrodę, przeżył, został tylko na parę lat zesłany nad Morze Białe. Inny bojar podczas uczty, kiedy car obciął mu nożem ucho, podziękował
tak jak w tym ruskim kawale, nie? Jak Stalin podchodzi do małego chłopca i tak surru mu na odlew stałej siły w twarz, nie? I wszyscy, o jaki dobry Stalin, a mógł zabić. I ta sama zasada. W końcu nowy arcybiskup Nowogrodu, mimo że był wierny, na wszelki wypadek ten Nowogród jeszcze jest niepewny, trzeba go zastraszyć. Zaszyto go w skórę niedźwiedzia i rzucono psom na pożarcie. Te psy były właśnie szkolone do tego, żeby zabijać niedźwiedzie. I psy go rozszarpały. Zakonników z Nowogrodu rzucono na pożarcie niedźwiedziom. Dano im włócznie, żeby się bronili. Tak po prostu, nie po to, żeby oni mogli się obronić, tylko po to, żeby car mógł jeszcze sobie popatrzeć na widowisko, na gladiatorów w XVI wieku w Rosji. Jednemu udało się tego niedźwiedzia zabić i został nawet za to kanonizowany w kościele prawosławnym. Ale sam Iwan na wojnie był bardzo tchórzliwy. Podbijano w tym czasie Syberię i Hanat Astrachański, czyli wschód. Kiedy byłyby jakieś bitwy, oblężenia i tak dalej, on nie wychodził ze swojego tam, nie wychodził z obozu. Tatarzy krymscy dwa razy podbijali Moskwę. Raz car uciekł z tej Moskwy, ale zamknął mury Kremla po to, żeby ci Tatarzy nie weszli na Kreml, tak na wszelki wypadek, mimo że on już uciekał, i żeby nie zrabowali tego Kremla. Ale ciul z tym, że to był zamek i ludzie mieli się tam schronić. Podobno ofiar było tak dużo, że zablokowały czy zwolniły bieg rzeki Moskwy na parę dni. Rok później Tatarzy znowu zaatakowali Moskwę, ale tym razem Moskwa się obroniła. Car oczywiście spieprzył z miasta. Miasto Moskwę obronił dowódca nazwiskiem Worotyński. W ogóle bardzo ofiarnie walczono. Ten Worotyński był geniuszem wojennym, że udało mu się obronić miasto. I w nagrodę został spalony żywcem, bo go wojskowi za bardzo lubili. Innym razem car, księstwo moskiewskie, walczyło o inflanty, przede wszystkim o inflanty, z Rzeczpospolitą. To są wojny wschodnie, wojny inflanckie Stefana Batorego. Stefan Batory wyzwał, oczywiście lżąc mu strasznie, wyzwał cara na pojedynek. Car się oczywiście nawet nie odpisał. Był bardzo tchórzliwy. Nigdy nie wystawiał się na żadną możliwość taką, że coś mu się stanie. Mimo że nawet on by uczestniczył w tej bitwie, to bardzo rzadko działo się tak, żeby ktokolwiek zagroził carowi czy królowi. To praktycznie w tym czasie niemożliwe. Ale jednak na wszelki wypadek wolał uciec albo zostać w obozie. Koniec też miał straszny, bo w pewnym momencie na Kremlu zobaczył swoją ciężarną żona syna, to synowa, która będąc w zaawansowanej ciąży, nie mogła nosić zwyczajowych trzech sukien. Nosiła tylko jedną, żeby tego dziecka tutaj nie jakoś tam nie narażać. No i za to ją zatłukł, po prostu zatłukł ją kijem na miejscu. Jego syn się wkurzył na ojca z jakiegoś powodu i zaczął się na niego wydzierać, więc car stwierdził, że skoro on podnosi głos na cara, jedynowładcę Rusi, to musi przeciwko niemu spiskować. Wziął taką okutą metalem lagę i też zabił swojego syna na miejscu. Potem tego ponoć żałował. Płakał za nim strasznie. Ale to był potwór, no. Stalin, kiedy przyszła wiadomość, że jego syn jest w obozie niemieckim, to stwierdził, że on to w takim razie już nie ma syna. Bardzo podobni ludzie. I w ogóle jedynym carem, o którym można było mówić i pisać dobrze w Związku Radzieckim, przecież car to jest ten stary ustrój burżurski, ale był jeden car, o którym można było dobrze pisać, i to był właśnie Iwan Groźny, na którym wzorował się Stalin. Jednakowoż. Car umarł na z choroby. To było jakieś tam owrzodzenie, opuchlizna dróg moczowo-płciowych. Zmarł sobie w wielkim bólu, ale grając w szachy. O, tak sobie radzili w tym czasie ludzie. Tyle. Przygotowanie tego vloga było naprawdę dla mnie trudne, więc bardzo was proszę. Ostatnio nie prosiłem o lajki, o subskrypcje i te komentarze i tego było mniej. Musiałem za to przepraszać. Więc teraz proszę o łapkę w górę, o lajka.
Proszę o zostawienie komentarza jakiegoś tam, czy się podobało, mam nadzieję. I teraz tak, rozwiązanie zagadki z zeszłego tygodnia. Pisałem, w którym roku Ali Adja wyszedł z więzienia z dożywocia. Został ułaskawiony w 2000 roku, tak naprawdę. I on z tego włoskiego więzienia za zamach na papieża wyszedł właśnie w 2000 roku. Później jeszcze spędził 8 lat chyba w więzieniu tureckim, ale pytałem właśnie o to więzienie za zamach. Ono się skończyło w 2000 roku. Dzisiaj nie będzie zagadki, dzisiaj będzie zadanie. Napiszcie mi w komentarzu. Niech w komentarzu będą trzy imiona, nazwiska, nazwy, obojętnie, tyranów historycznych, których znacie, o których chcielibyście kolejnego vloga. Czyli na przykład, niech komentarz wygląda w ten sposób. Hashtag tyrani, Pol Pot, Stalin, hrabina Batory. O to was proszę. Na razie tyle. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz, udostępnianie vloga, gdzie tylko się da. Bardzo chciałbym gdzieś, nie wiem, na Facebooku na przykład zobaczyć udostępnionego tego vloga. Za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Dzięki, cześć, hej, pa!